Siemanko, z tej strony Fiodor, zrobicie kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy prześwietlać jajeczka, a później pokażemy wam przesyłeczkę, która do nas przyszła. Więc prześwietlimy szybko jajka, nie mamy drugiego telefonu, więc tylko wam powiemy wynik. Dzisiaj trochę może być hałas kurników, bo kury zamknięte, opada cały dzień i burze są, więc nie nasyraliśmy. I chcielibyśmy was zaprosić na naszego Instagrama, którego chcemy z powrotem powrócić do żywych, więc jak chcecie, to wpadajcie na naszego Instagrama, chyba zrobię się tam nazywamy. Więc wpadajcie na Instagrama, zostawcie followka, a my teraz prześwietlimy jajeczko. Dobra, więc prześwietliliśmy. Zostało 10 jajek, jedno jest niezależne. Kuchinki, bo widać, bo duże. Bo to miała chyba 3 brachmy, 2 szaboty i 5 kochinów. Nie wiem, co miałem, jeszcze jedno dożyłem, albo dwa. No nie wiem, jak pamiętam. Ale na pewno 2 szaboty i 3 brachmy. Dobra, więc my Ale teraz to miała, bo to jest. pozmieniamy kurczaczką i za chwilę widzimy się na unboxingu kaczusi. Dobra, więc tutaj mamy naszą paczkę. Zamówiliśmy sobie dezynfekcję. Tutaj widzicie, że ze sklepu hodowlanego sobie kupiliśmy dezynfekcję. Ona kosztowała nas razem z przesyłką 61 zł. No i co? No i będziemy odpakowywać ją. Jakoś tak, żeby jej nie uszkodzić. Tu gdzieś z drugiej strony chyba jest tam łopatka. Jeszcze, która tam była w gratisie do tego 10-kilowego. Do tej 10-kilowej dezynfekcji. Też trzeba się opłaca kupować, bo taniej jest. Troszkę nie jest dużo, ale to jest trochę taniej. No tak zawsze, jak się czym więcej kupuje czegoś, to zazwyczaj jest. Znaczy zawsze jest chyba taniej, żeby kupować właśnie tego więcej. Tak się rozedrę, bo nie chcę uszkodzić dezynfekcji. Żeby nie było dziury, bo gdzie już. A jutro będzie filmik, jak będziemy sondać kurczaków, będziemy ją rozsypywać. A czy na tchu kurczaków, bo kur będziemy sondać w weekend, no bo teraz mamy szkołę. Ja już nie chodzę, ale nie będę sam sądzał, bo tu herboty są aż samemu, można samemu, no ale mamy coś z dwóch, no to. A u kurczaków sobie jutro posądzamy, to wam nagramy. A u kur w weekend, a czy na ubrach mi i u kaczek, a czy na ubrach mi u kaczek, no i u tam, gdzie były silki. I ten. A tak to. Tutaj u kochinków już szabo za tydzień, bo tak to się w tygodniu zrobili, ale będziemy już chodzić do naszej pracy, więc nie będziemy mieli kiedy. A też temat tej dezynfekcji, ma tam fajne dodatki takie ogólnie, tam wiem, że zwalcza ponoć pasożyty, wiadomo, zaśnięcia nie zwalczy, ale jakieś coś może zwalczyć, tak samo te choroby, bakterie jakieś. Weź tak się odchodu. To na boki położymy. Tak, jest ta łopatka. Tak wygląda. Myślę, że to jest większa trochę. Ale jest. To ma trochę pęknięte. No. Ale. Znaczy, no pewnie jak kurier coś pewnie uszkodził. Ale. Trochę tylko na szczęście jest. Nie jest na przykład na środku pęknięte, tylko tutaj, więc. Już czuć trochę, jak pachnie. No słuchaj, bo tu gdzieś było takie białe od tego. Worek duży jest, to jest chyba 10, no 10 kilo chyba, jak dobrze pamiętam. No 10, bo tylko 10 jest. To jest fryzura tu jest fresh i taki. eukaliptus. On taki jest zwinięty, więc to. O, jest 10 kilo. No. Tam jakbyście chcieli na przykład tą dezynfekcję, nie mówię, że tą, bo tam da się na pewno dużo zamówić, ale tam. A się no też ogólnie tam ten. Może się na Allegro zamówić. Na pewno jak będziecie zamawiać jakąś dezynfekcję, to. No nie mówię akurat o tej, tylko po prostu o jakiejkolwiek. Łopatka To gratis. w opisie zawsze będziecie mieć, znaczy Opisane. przynajmniej przy tej było, co my tą wybraliśmy, Trzeba czego. było opisane no, na co jest, ile tego wszystkiego użyć. Bo tą akurat wybraliśmy pierwszą taką, spojrzeliśmy, że, bo tam to No bo było. już raz zamówiliśmy pojedło i nam mówimy, że sobie zamówimy, bo teraz tutaj bardziej chyba trochę chyba taniej. No i też ogólnie tutaj jest większy wybór. Większy wybór niż, bo na przykład na Allegro to tam jak sprawdzaliśmy, to jest większość tego samego, tylko od różnych No. sprzedawców na przykład. No ale też dużo na przykład nie ma rzeczy, bo jak będziemy mieć gołębie, to wiemy, że trzeba będzie się zainwestować w witaminy. A się zainwestować. Tam nie są drogie, chyba dycha tylko.
Ale... A wybraliśmy tą dezynfekcję, mówię, bo dużo było takich drogich, że tam były po 2-3 stówy i to były takie małe pojemniki, a to było to 10 kilo, też na przykład to chyba dużo właśnie, jak na YouTubie się gdzieś oglądało, że w tej Sandezji, to mi się wydaje, że kilka osób to używało, bo mi się coś nazwa kojarzyło. A też jak będzie działać dobrze, to będziemy ją kupować dalej. Ale myślę, że... Ale raczej będzie, bo myślę, wszyscy że... chwalą tam ogólnie, czy ten, to nie ma żadnych złych opinii o tym. Więc... My tą dezynfekcję kupili, ona sama kosztowała 4 dychy, tam no. Chyba 41 czy coś takiego, nie, 40 chyba, 39,99, no to 40 zł można powiedzieć. No i chyba tam 21 płaciliśmy za kuriera. Więc jutro nagramy filmik, jak używamy, będziemy sprzątać kurczakom, no to użyjemy nowego nabytku na tutaj u nas. To już łopatka, nie trzeba rękoma robić. No tylko tyle, że tu widzicie, pęknięta jest, ale no to nie powinno jakoś przeszkodzić. No, bo to na szczęście nie jest na środku, bo na środku to było gorzej. No to nie było za pieniądze, to gratis, więc to... No, łopatka to się nie ma... Za łopatkę nie ma się co jakoś ten, bo to łopatka tam była w gratisie. No wiadomo, nie powinna przyjść pęknięta, no ale nie wiadomo, czy to było... Nie wiadomo, czy to było jakieś przez kuriera, czy po prostu zapaczka gdzieś spadła, czy coś i to pękło. No nie wiadomo, więc nie ma tu kogo obwiniać. Po prostu też... jest łopatka, to jest, no i dobrze, że jest. A jutro też będzie odcinek z tych kurczaków, to jeszcze będzie prawdopodobnie nasadzanie kwoki, bo siedzi. Więc jak będzie siedzieć, to będzie, jutro będzie nasadzanie kwoki, no i sprzątanie kurczaków, no jeszcze może coś się nowego stać, no to będzie też coś nagrane. Ja się będzie prześwietlanie u czubatki. Tylko, że tam zaczniesz będziemy to nagrywać, bo ona jest strachliwa i zaczniemy, że tam się uda to nagrać. I też w ogóle musimy zobaczyć, czy ona w ogóle siedzi, bo... Tą dezynfekcję sobie postawimy obok... Paszy. Obok paszy, niby 10 kg, ale tak szczerze to wygląda na mały worek. No. Ale no... Bierzemy, nie będziemy ważyć. Nie no, musimy. Patrzcie jak pada. No nas widać na odcinku, bo... Tak leje. Cały dzień tak, cały dzień. Rano tak nie padało, dopiero później była burza, tak zaczęło lać. A teraz cały czas tak leje, ale bez burzy, więc... Ja mówię, jak kupujecie dezynfekcję, to wszystko w opisie powinniście mieć napisane. Bo my tam, jak kupowaliśmy tam, to mieliśmy wszystko, ile na... Bo na Allegro czasami też jest opisane, ale nie do, tak mało, a tutaj wszystko to opisane tam. No tu było dużo opisane, więc... I tak samo z tym. Bo nie wiemy, czy na Allegro jest tak samo opisana ta dezynfekcja. Bo na Allegro jest tak, no szczerze się przyznam, że nie sprawdzaliśmy tych cen wszystkich, tylko mówimy, bo zamawialiśmy wcześniej tutaj właśnie z tego poidło i nie mamy żadnych takich, że jakoś tak nie działa dobrze. A też zaraz będą wakacje, to będziecie mieć fajny content, może będzie daily zacznę, jak będzie fajny, tak, fajna aktywność. Bo na razie wam nie mówimy, znaczy mówiliśmy już co tam będziemy robić. Ale to kto chce, to sobie wróci do odcinka, gdzie mówimy o tym, bo nie chcemy za bardzo mówić. Jak ktoś chce dowiedzieć się, co będzie zamiast silek, to musi sobie obejrzeć tam ten odcinek po prostu. No pewnie w który kiedyś się tam coś wygadamy lekko, ale jak ktoś chce, to mówię, tam ten odcinek musi sobie zobaczyć i będzie wiedział wtedy wszystko. To się niedługo musimy zainwestować w kalendarz. Jeszcze mamy miejsce, więc nie musimy, ale niedługo nie będzie miejsca, więc... Tutaj trochę się zmieści. Nie wiem, czy mam się opłacał inwestować w kalendarz dopiero na następny rok, bo zaraz i tak się lęgi no. Powoli będą kończyć. Więc jakoś sobie w tym roku daliśmy radę bez kalendarza, tylko z miejscem od kalendarza. Teraz jeszcze przed nami 8 lęgów. Teraz możliwe, że 9. Tam kropa ćwiana. I ją zobaczymy, czy na kaszki, czy na krótkim nasadzać, bo ona była agresywna kiedyś do brach na przykład. A zobaczymy. Kurczaki dobrze chowała, więc zobaczymy, bo też kwoczą jeszcze dwie żółte, tutaj kochinki i porcelanowa, a jakby porcelanowa siadła, to porcelanowa może dać kaczki, bo ona tak sobie wychowała, bo tylko dwa kurczaki ma, a miała 10 albo 9. I na Instagramie na razie tylko wrzucamy co jakiś czas posty, kiedy jest odcinek, i czyli co 3 dni, no, jest relacja, kiedy jest odcinek, ale zobaczymy, czy nie będziemy może nagrywać po prostu jakichś relacji przedodcinkowych czy coś. Takiej, żeby było, żeby widzowie po prostu, którzy są na Instagramie, może widzieli na przykład wcześniej, co się u nas dzieje.
Takie, no to będzie kilkudniowe wyprzedzenie, ale zobaczymy. Jeszcze na razie z tym Instagramem próbujemy. Zobaczymy, jakie będą aktywności na tym Instagramie, bo kiedyś nie mieliśmy najgorszych. No teraz dopiero wróciliśmy na tego Instagrama. W grudniu dopiero ostatni był post. A są dzisiaj przestawiliśmy, ale w grudniu tak to ostatni raz był post zrzucony. A teraz postaramy się powrócić. A się powróciliśmy, ale że zobaczymy. No bo zdjęcia nie będą codziennie na pewno, co jakiś czas będą, na pewno co 3 dni będą zdjęcia, bo będziemy informować o nowym odcinku, tak samo jest co relacja, jak jest nowy odcinek i post, no wiadomo, że to nie od razu, jak mamy codziennie, nie codziennie, tylko co 3 dni odcinki o 16.30, to o 16.30 równo się nie pojawia relacja, ale tak około godziny 17, czasami 18, no na pewno się relacja pojawia. Jak jest odcinek, to na pewno relacja na razie będzie. Wiadomo, że mam relację 24 godziny, tylko jest widoczna, ale jak jest to jak jest odcinek, to relację w ten sam dzień wrzucimy na pewno. Przynajmniej na razie, póki Instagram jakoś tam działa. Zobaczymy, bo jak nie będzie za bardzo tam zasięgu, to raczej zrezygnujemy z tego. Nie długo musimy podoklejać karteczki, bo się odklejają. O taśmy. Turniej konkursów. Wtedy wiesz, odklejają tam. Mieliśmy robić tam konkursy, tam jakieś tam specjalne na 400 tam, ale no. Mieliśmy robić, ale wiecie jak to jest. Bo tych dwóch na razie nie trzeba, więc tylko te dwie się przykleję w któryś dzień, jak nam nie zapomnimy. Teraz przypomniało, a tak to zobaczymy. Na razie nie robimy żadnych tych specjałów. Może na 500 coś takiego większego. Zrobimy. Tutaj mamy wszystko co potrzebne. Zarządzanie potrzebne to zaraz będzie wywalone, ale. O, upadkę cały czas. Ale kamienie wszystko potrzebne do kurczaków. Bo... I to już zawsze się przyda. No. Bo albo do właśnie tych pasz jak kupimy. Albo do podcinania gardeł. Albo to właśnie tych dezynfekcji. No bo dezynfekcję chyba będzie trzeba otworzyć nożem, bo nie widzę, żeby to było takie jak na przykład w paszy skórzek. No to jutro zobaczymy, wy też zobaczycie na odcinku. Myślę, żeby dzisiaj otworzyć, żeby tą łopatkę jest, ale byś musiała jakoś... Aż pewne rzeczy wstawać. Zobacz może właśnie, czy jakoś może jest otwarcie. Jak to się otwiera? Nie wiem, że się chyba rozetnie, bo tu nie wiem, czy to się jakoś... Może tak przez to jakoś. Nie. No tak w bok raczej nie. No to najwyżej po odcinku sobie to otworzymy, a wy będziecie w następnym odcinku to widzieć. Napiszę nawet, że tutaj chroni twoje zwierzęta. Tutaj, że zabija bakterie i wirusy, chroni leczy kopyta. Neutralizuje amoniak. Chroni lecz kobieta, to pewnie do koni, każe koni. To no bo to jest chyba ogólnie dla zwierząt. Tu może mam dać skład, jedynie sobie tam, jak będziecie chcieli sobie. Chyba, że ktoś nie może przeczytać. Jest jakość dobra. Po polsku zapisane. Do góry, na samej górze jest po polsku. No to wszystko jest po polsku. A to tutaj, po prawej, po lewej jest po polsku. No nie wiem, czy to jakieś podkategorie są. No co możemy później nawet zaraz możemy nawet poczytać, ale to po odcinku. Tu jest teraz... jakiś skład chyba. Składniki mineralne. Tam jakieś tam ma. Tu środki ostrożności to. Tutaj pierwsza pomoc. Zachowywanie. Zachowywanie z odpadami, sandezja. Dezynfekcja. A o to nie po polsku na samo dezynfekcja. Mówiłem, że to jest błąd. I to... A o to jest po trzasku już. I tu jest po polsku. Może pokażemy, tak? No, jak ktoś będzie chciał, to sobie to zablokuje i sobie to poczyta. No, mówię, wszystkiego nie będzie dobrze widać, no ale mówię, jakbyście chcieli sobie zakupić jakąś dezynfekcję, to wszystko na stronie, czy no, w opisie tego produktu powinno być wszystko zapisane. A my co, my wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach.